Agatę Gwaderę, Urlep, radną miejską Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nie jestem lekarzem, ja jestem społecznikiem. Działam we Wrocławiu społecznie od 96 roku życia i uważam, że działalność społeczna i taka energia Palaków to jest coś pięknego, oczywiście, że jest to skierowane we właściwą stronę. Powiało trochę grozą, pani radna, a teraz... No niestety tak. Niestety tak, natomiast mam taki lżejszy temat, troszkę w teorii też taki prawie, że horror podwórkowy. Co się stało na podwórku, na Trójkącie Bermudzkim, bo słyszałem, że pani radna zaatakowała agresją słowną, a być może i fizyczną, prezydenta Lorenza Sebastiana, pani przecież kolegę z Platformy Obywatelskiej. No cóż ja mogę powiedzieć, prawda z ust do ust jest całkiem inna, czasem ktoś podsłucha, nie usłyszy, nawet nie zrozumie rozmowy prywatnej, chce zaistnieć na krótko w mediach i buduje narrację, a tak jak śpiewała Kaja, prawda z ust do ust jest całkiem inna i to nie słowa ludzi, ale ludzie słowa niosą. No tak jak mówiłam, bądźmy dla siebie dobrzy, próbujmy rozumieć rzeczywistość nas otaczającą, a Sebastiana, no to jest taki człowiek, że no możemy sobie tylko pogratulować tego, jakiego mamy pana prezydenta, wiceprezydentów, więc dbałość i rozmowa o tym, jak powinniśmy zachowywać się w czasie COVID-u, to jest to, co zajmuje teraz rajców miejskich, to, co zajmuje właśnie włodarzy miasta. Także proszę się nie dziwić, że będziemy rozmawiać o COVID-zie i prosić państwa o to, żeby wyzdrowieńcy oddawali osocze, tak, żeby nie spotykać się tam, gdzie nie trzeba, żeby nie bywać, gdzie nie trzeba, ale żeby patrzeć, gdzie trzeba pomóc, bo o tym też nie możemy zapominać, o wrocławskich seniorach, tak, którym właśnie tak pięknie w czasie pierwszej fali pandemii pomagali wrocławscy restauratorzy. Wracając do restauratorów, to właśnie przecież oni w czasie pierwszej fali pandemii, kiedy jeszcze byli w stanie, pomagali służbie zdrowia. To były piękne gesty, tak. W związku z powyższym pamiętajmy o tym, co dobre i co nas łączy w tych trudnych czasach, a nie o jakichś, no nie chcę powiedzieć, pierdołach, ale... No dobrze, ale chciała tak. Pani wygonić Sebastiana Lorenza z podwórka. Nie, nie jest to prawda, absolutnie. No dobrze, to już nie drążmy może tego tematu. O szczegółach mogą państwo przeczytać na stronie Super Ekspresu, bo napisałem artykuł. Będzie sprostowanie. Na temat, to jeszcze, ja jeszcze muszę je, proszę tak, pani, opublikować. Prośba o sprostowanie. Tak, prośba, to tak, już lepiej. Tak, oczywiście. Dzień dobry Wrocław, ze mną jest Agata Gwadera-Urlep. Dzień dobry wrocławianie. Priorytetem moim jest wygodne życie w mieście Wrocławiu, wygodne życie wrocławian. Budujemy swoją tożsamość. Często odnosimy się, porównujemy się, lubimy te porównania z Krakowem. W Krakowie, drodzy państwo, od 2009 roku zadecydowano, iż aby budować historię miasta, dobry klimat, nie tylko biznesowy, ale też społeczny. Zrobić taką ciepłą kołderkę dookoła nazwy Kraków. Zdecydowano się powołać uchwałą Rady Miejskiej branże chronione. Chcemy w pewien sposób skopiować to, co jest w Krakowie. Tak jak powiedziałam, w Krakowie w 2009 roku uchwalono taką uchwałę. Dzień dobry. Pani radna, pani się od niedawna zajmuje sprawami wrocławskich seniorów. To prawda, że zajmuję się wrocławskimi seniorami, także to przyjemne, że nawet w Warszawie możemy pomóc. Chcemy pomagać i znajdować wspólną przestrzeń we Wrocławiu, nie tylko dla wrocławian.